Grupowanie wartości rytmicznych w taktach ósemkowych ćwiczenia. Przypominam, że gdy grupujemy wartości rytmiczne w taktach ósemkowych, to łączymy je do ćwierć nuty z kropką. Pogrupujmy ten ciąg wartości w takcie 3 ósme. Bierzemy ósemka, ósemka, dwie szesnastki, one tworzą ćwierć nutę z kropką i zapisujemy je jako grupę. Czyli wszystkie te cztery wartości łączymy górną belką, a tutaj dwie ostatnie, dodatkowo drugą belką, dlatego że to są szesnastki. Kolejny takt. Ósemkę przepisujemy. Mamy już jedną ósemkę w takcie, musimy mieć trzy. Brakuje nam jeszcze w takim razie dwóch ósemek, albo inaczej jednej ćwierć nuty. Bierzemy ją z tej ćwierć nuty z kropką. Zostaje nam jeszcze jedna ósemka i musimy ją połączyć. To będzie ósemka i potem dalej patrzymy, mamy cztery szesnastki. Tyle nam trzeba do końca tego taktu, więc też zapisujemy to jako grupę. I to jest nasza ćwierć nuta z kropką, czyli ćwierć nuta połączona z ósemką. Jesteśmy w tym miejscu i ostatni takt mamy dwie ósemki. Łączymy je i pauzę ósemkową. Kolejny temat. Teraz pogrupujmy ten rytm, te wartości rytmiczne w takcie 6 ósmych. Takt 6 ósmych to jest takt złożony z 3 ósme plus 3 ósme. Więc każdy takt musi dać się podzielić na połowę. Więc bierzemy tyle wartości krótkich, żeby utworzyły nam ćwierć nutę z kropką. Dwie szesnastki, ósemka, dwie szesnastki. I zapisujemy jako grupę. Dalej mamy ćwierć nutę, przepisujemy. Do końca taktu nam brakuje jeszcze ósemki. Tą ósemkę bierzemy z tej półnuty. Gdy zabierzemy z niej ósemkę, zostanie nam jeszcze ćwierć nuta z kropką, którą przepisujemy już w następnym takcie. I łączymy łukiem, żeby w sumie była nasza półnuta. Mamy już pół taktu drugiego, ćwierć nuta z kropką. I dalej bierzemy ósemka, ósemka i dwie szesnastki. Też tworzą grupę równą ćwierć nucie z kropką. Więc zapisujemy ją w taki sposób. Dalej mamy ćwierć nutę. Do połowy taktu brakuje nam ósemki. Zabieramy ją z tej ćwierć nuty. I kolejną ósemkę piszemy w drugiej połowie taktu i łączymy z poprzednią. I dalej mamy dwie ósemki, więc robimy z tego grupę trzy ósemki. I dalej mamy ósemkę, dwie szesnastki, to możemy połączyć razem. Do połowy taktu brakuje nam ósemki, tu mamy pauzę ósemkową, więc ją przepisujemy. Mamy w ten sposób połowę taktu i ćwierć nuta z kropką, to jest druga połowa taktu. Tak wygląda grupowanie wartości rytmicznych.